15 lipca bieżącego roku po raz kolejny bawiliśmy się na pikniku rodzinnym w Zawadce Brzusteckiej pod hasłem Bądź Eko. Impreza ta na stałe wpisała się w harmonogram organizowanych wydarzeń w tej miejscowości. O popularności i sukcesie pikniku najlepiej świadczy liczba osób, które w tym dniu przybyły. Stroną organizacyjną zajęli się jak co roku Stowarzyszenie Nasza Zawadka, na czele sprężnie działającą prezes Ireną Czech, Rada Sołecka z sołtysem Marcinem Sasem, a także Ochotnicza Straż Pożarna Zawadka Brzostecka pod wodzą prezesa Andrzeja Gila. Celem imprezy było zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi, wspólna zabawa i ruch na świeżym powietrzu, a także integracja mieszkańców sołectwa oraz przekazanie ważnych ekologicznych treści. W rolę konferansjerów prowadzących piknik wcielili się sołtys wsi Marcin Sas oraz Dominik Surdel. Na licznie przybyłych gości czekała moc atrakcji i pysznych smakołyków. Panie ze Stowarzyszenia Nasza Zawadka przygotowały smaczne posiłki i domowe ciasto. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników pikniku cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie oraz przejażdżki konne. Na dzieci czekało również mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami. Na spragnionych artystycznych doznań czekał występ kapeli Do Oporu, która wykonuje folklor stylizowany, opracowany artystycznie na podstawie tradycyjnych melodii ludowych. Kapelę Do Oporu tworzą pasjonaci folkloru z regionu podkarpackiego. Historia zespołu sięga roku 2007, kiedy to powstała kapela przy zespole pieśni i tańca Sokolanie z Pilzna. Takie wesołe i takie słodne, by zatańcować po te oberka i pust do swiego wyciąć na jecha. Pikniku w Zawadce Brzosteckiej z kapelą Do Oporu. Jak wasze wrażenia po koncercie?
No na pewno bardzo, bardzo pozytywne. Strasznie się cieszymy, że mogliśmy tu być, że mogliśmy tutaj ten koncert zagrać. Nagłośnienie było fantastyczne, publiczność też była fantastyczna, bawiliśmy się super. Na scenie naprawdę daliśmy z siebie wszystko i powiem szczerze, że jeżeli tylko ten piknik będzie organizowany w przyszłym roku również, to bardzo chętnie pojawimy się również w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku. Może teraz kilka słów o zespole. Od jak dawna już gracie? O, gramy już pewnie, niektórymi się znamy od 15 lat. W tym składzie gramy no, pewnie od 5 i to jest normalne, że składy się też zmieniają, ale w tym oficjalnie dooporowym jest jakieś 5 lat, no i mamy kilka sukcesów na swoim koncie. To jest taka nasza, jak żeśmy to określili, rodzina kapelowa i tego się trzymamy, mam nadzieję, że jak najdłużej. A jakie sukcesy posiadacie właśnie Państwo na swoim koncie? Jesteśmy laureatami wielu konkursów i festiwalów. Ja najmilej wspominam nasze dwa wyjazdy do Czarnogóry i do Macedonii. Wtedy graliśmy na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, gdzie także czuliśmy atmosferę, czuliśmy to, że wiele zespołów z różnych krajów jest zafascynowana folklorem swoich krajów, więc było to fantastyczne przeżycie dla nas. No, ostatnich naszych, tegorocznych. W tym roku byliśmy na festiwalu w Bednie, na ogólnopolskim. Zdobyliśmy pierwszą nagrodę publiczności i jakiegoś ważnego ministra rolnictwa, niech będzie. Dla nas ta publiczność była chyba najważniejsza. Województwa dokładnie łódzkiego. I co jeszcze fajnego? No byliśmy, graliśmy w tym roku tak. Po pierwsze festiwal międzynarodowy u siebie. Pierwszy raz organizowany Sokół Pilsno organizował. My oczywiście jako też bierzemy w tym udział, bo też reprezentujemy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Graliśmy w Niebocku na Dzieci Góry i Doli, też na międzynarodowym. I co najfajniejsze może, że za jakieś 5-6 godzin wyruszamy na następny koncert do Czeremchy, więc coś się dzieje, działamy. Dlaczego ta muzyka? Dlaczego? Wszyscy kochamy folklor. Gdzieś tam w naszych sercach głęboko został zakorzeniony już lata temu i kultywujemy to cały czas razem. A staramy się troszeczkę wprowadzać ten taki pierwiastek współczesny, więc ten nasz folklor jest stylizowany, ale on cały czas ewoluuje. Sami się boimy, do czego to dotrze ostatecznie. Tak, ale folklor jest kochaną naszą taką dziedziną, z której się wywodzimy. Czy zamierzacie jeszcze Państwo kiedyś odwiedzić nasze tereny? Myślę, że jak najbardziej. To był dopiero początek. Tak jak zawsze powtarzam w kontekście rozwoju naszej kapeli. Myślę, że też w kontekście tego festynu, tego pikniku, to też był początek. Myślę, że pierwszy raz i nie ostatni. Trzeba powiedzieć tak sobie szczerze, że może być tak, jak nam gwiazdy dopiszą, że będziemy w przyszłym tygodniu grać na weselu. Także chyba się spodobaliśmy. Dziękuję. Dziękujemy. Podczas pikniku wyrazy uznania dla najstarszej i najaktywniejszej mieszkanki Zawadki Brzosteckiej pani Marii Surdel w imieniu całej społeczności złożył sołtys Marcin Sas. Oczywiście. Pani Marysiu, ten kwiat do ogrodu, a Dominik obieca go, że go wkopie. Obiecuję. Czekamy. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, wielkie brawa. Wielkie brawa. Brawa! Jak udaje się panu jako sołtysowi organizowanie tak wspaniałych pikników w Zawadce Brzosteckiej? Sam się dziwię, bo to jest też dla mnie duża zagadka, ale po raz piąty organizujemy piknik rodzinny. Jak sami widzicie, coraz więcej osób będących tutaj na tym pikniku. Dużo dzieci, dużo młodzieży, dużo dorosłych. Praktycznie z całej gminy. Jestem pod wrażeniem. W końcu świetna pogoda w Zawadce, bez deszczu, bez burz. Bawimy się świetnie i oby tak dalej. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Czy piąty piknik w Zawadce Brzosteckiej uważa pan za udany? Myślę, że naprawdę dużo atrakcji dzisiaj było przygotowanych. Zaczęliśmy turniejem od 13, więc naprawdę dużo różnych atrakcji dla dzieci, animacje, konie, dmuchańce. Świetne naprawdę zabawy tu z animatorami. Myślę, że każdy mógł skorzystać z dużej oferty tutaj. Świetna kulinaria naszego stowarzyszenia. Naprawdę uważam, że piękny piknik. To pisała tutaj nasi goście. Jestem pod wielkim wrażeniem i tak sobie myślę, że z każdym rokiem coraz lepiej, więc mam wrażenie, że tak mówił kiedyś pan burmistrz, rozwijamy się cały czas jako sołectwo. Malutkie sołectwo, ale pięknie się rozwijamy.
korzystając też z możliwości tutaj telewizji Brzostek, która nas zawsze wspiera, chciałem bardzo podziękować naszym sponsorom naszego pikniku, którzy nas wspomagają co roku. Jest to grupa ponad 50 firm, instytucji i osób, także jest naprawdę to rzesza osób, która nas wspomaga. Chciałem powiedzieć o takich trzech głównych sponsorach, bo bez ich pomocy byłoby trudno zorganizować tę imprezę. Jest to pan burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, który nas wspiera, pan Leszek Bieniek, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, no i nasz nieoceniony sponsor, pan Marek Wojnar, firma PMS International, Zawadka Brzostecka. Bez ich pomocy byłoby to naprawdę trudno zorganizować, także wielkie dzięki i mam nadzieję, że za rok też te osoby nam będą chciały pomóc. Naprawdę masa ludzi nam pomaga i coraz lepsze pikniki, coraz lepszym, szerszym zakresie. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Chciałem też podziękować swojej rodzinie za pomoc tutaj przy organizacji pikniku, nieocenionej mojej małżonce i tak naprawdę wspomaga mnie też mentalnie, duchowo, moim synom wspaniałym i tak naprawdę całej rodzinie, która wspiera mnie w tej pracy społecznej. Bardzo Wam dziękuję za to, że czasami ten czas, który poświęcam na organizację tutaj społeczne, kosztem może rodziny, ale staram się wszystko równoważyć. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Piknik zakończyła zabawa taneczna z zespołem Belcanto, który swą energiczną muzyką polskich i światowych hitów porwał do tańca i wspólnej zabawy. Rozpędzona jak lotący.